Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test mini pilarki łańcuchowej Hychika model CS18D. Zapraszam na film. No dobrze, słuchajcie, sezon ogrodowo-działkowych porządków myślę, że rozpoczęty, pogoda sprzyja i mamy kolejną mini pilarkę na moim kanale. Przetestowałem już jakieś mini pilarki, była Parkside'a, była Dedry, była MadCuta ostatnio i właśnie ten MadCut ostatnio zrobił fajną robotę. Pilarka z silnikiem bezstrzodkowym, z 8-calowym ostrzem, bardzo fajnie działała w praktyce i co ją wyróżniało od innych to, że miała półautomatyczne sparowanie łańcucha, to oznacza, że miała zbiornik na olej, jednak nie miała automatycznej pompki, miała tylko przycisk do dozowania oleju, ale i tak to było lepsze od pilarek, które do tej pory przetestowałem, no które w ogóle nie miały zbiorniczka i trzeba było buteleczką samemu sobie dozować olej na łańcuch. I tutaj pojawia się właśnie Hychika, która według mnie może tutaj namieszać, jeśli chodzi o tanie mini pilarki. Tamten MadCut wypadł naprawdę bardzo dobrze i był do tej pory najlepszą pilarką, jaką przetestowałem. Oczywiście mówię o tych, które przetestowałem i też trzeba wziąć pod uwagę, że mówię o pilarkach takich amatorskich. I tutaj mamy taką Hychikę. Oczywiście tą piłę dostałem na zasadzie współpracy, firma nie wpływa w żaden sposób na film, nie oglądałem go przed publikacją w celu weryfikacji i nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia finansowego. Słuchajcie, jest to pilarka z silnikiem bezstrzodkowym, ma też ostrze o długości 8 cali, co nam daje około 20 cm. Zaraz sobie też zmierzymy faktyczny zasięg tutaj cięcia. I co bardzo ważne, mamy tutaj automatyczne smarowanie łańcucha. I to jest pierwsza piła, jaką testuję z takich mini pilarek, która ma automatyczne smarowanie łańcucha. Jak od razu już można zauważyć tutaj w kadrze, pilarka jest dosyć spora i nie mam na myśli tutaj długości, no bo jeżeli mamy dłuższy miecz tnący, no to musi być większa. Mam na myśli już tutaj sam korpus, ponieważ tak jak wspominałem na poprzednich testach różnych mini pilarek, jakie testowałem, minusem jest to, że one nie posiadały tego smarowania, ale plusem jest to, że przez to miały mniejsze, kompaktowe wymiary. Jednak ta piła przez to, że ma tutaj już automatyczne smarowanie, no chcąc nie chcąc musi być troszeczkę większa. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś podstawowe parametry, to producent nam tutaj podaje prędkość łańcucha i jest to 7,5 metra na sekundę, czyli taki mniej więcej standard, troszeczkę powyżej standardów niż w tych pilarkach, co testowałem, bo potrafiły mieć 4-5 metrów, tutaj mamy 7,5. Więc to jest już naprawdę fajnie. I teraz podstawowe pytanie, co mamy w zestawie i jaka jest cena? No oprócz pilarki, w zasadzie widzicie tutaj większość zestawu. Mamy pilarkę, wstępnie już zamontowany, mamy ostrze z łańcuchem. I słuchajcie, mamy baterię 4, mamy ładowarkę, jednak nie jest to szybka ładowarka, to jest to taka standardowa ładowarka, słuchajcie, ja sobie tylko zerknę, jaką ona ma, no 2 ampery, to nie jest źle, czyli powinna baterię 4 nadać 2 godziny, tragedii nie ma, bo takie tego typu ładowarko, zasilacze, zwał jak zwał, często mają 1 amper lub 0,9, to wtedy 4 godziny się nam takie coś by ładowało, tutaj są 2 ampery, więc jest jak najbardziej ok, jednak Hychika ma te takie typowe stacje zasilające, tam już chyba mamy większą prędkość z tego co pamiętam. I w zestawie mamy też jeszcze jeden zapasowy łańcuch. To też jest miłym dodatkiem zawsze do takich pilarek, bo z tego co widzę, to często do takich mini pilarek, które mają jakieś nietypowe długości łańcuchów, nie jest to takie łatwe dopasowanie. Oczywiście można kupować łańcuch na metry i sobie z tym poradzić, jednak zawsze jak taki łańcuch jest w zestawie, to jest fajna sprawa. Sama budowa, tutaj jeszcze dodatkowo widzicie uchwyt do paska, w zasadzie nie uchwyt do paska, przepraszam, skrętarek mi się pomyliło, zaczep do nadgarstka. Sama pilarka blokada, żeby w ogóle wcisnąć spust, tak spust jest zablokowany, blokada dwustronna, czyli dla lewo i praworęcznych. Tutaj mamy oczywiście zbiorniczek do nalewania naszego oleju, do smarowania łańcucha i prowadnicy. Jest tutaj też podziałka, taka półprzezroczysta, mleczna, taki standard, jest zaznaczony minimum i maksimum. Jest ta osłonka, która oczywiście czasami bardziej przeszkadza, no ale pewnie to są jakieś tam wymogi, żeby sprzęt był dopuszczony do sprzedaży. To działa na jakiejś tam sprężynce. Jest dosyć spora ochrona naszej dłoni. Przeważnie to jest takie mniejsze, tutaj naprawdę duże, więc spoko. I co ciekawe, mamy tutaj też takie zęby plastikowe, bo plastikowe, no ale w mini pilarkach nie jest to takie oczywiste. Dobra, słuchajcie, jeszcze tam jest gdzieś jakiś imbus oczywiście tutaj do naciągu łańcucha, żeby to sobie zrobić i tutaj mamy imbus, a tutaj na płaskim śrubokrętem zmieniamy naciąg łańcucha. Łańcuch już był wstępnie zamontowany. Dobra, pokażę Wam może jeszcze jak pilarka działa na sucho, bez żadnego obciążenia. Jest delikatny soft start, ale co fajne, piła bardzo szybko osiąga maksymalne obroty i to jest fajne, bo jak tak się pracuje, że wiecie, co chwilę puszczacie spust i znowu naciskacie, żeby jakieś tam gałązki przycinać, to niektóre pilarki tak wolno się rozpędzają i to jest naprawdę irytujące po dłuższym czasie. Kiedyś na testach na to nie zwracałem uwagi, jednak dopiero jak więcej pracowałem takimi pilarkami, to na to zwróciłem uwagę. Jeszcze oczywiście była osłona ostrza. Zważymy sobie i zmierzymy teraz pilarkę. Mamy wagę, mamy miarkę, jednak o czymś zapomniałem bardzo ważnym, oczywiście o cenie. Słuchajcie, i właśnie tu jest bardzo ciekawie, ponieważ w momencie, kiedy ja nagrywam ten film, jest to początek kwietnia 2024. Specjalnie sobie zrobiłem screen, bo potem wiecie, jak ja publikuję te filmy, to się dużo zmienia z tymi cenami i nie każdy może wiedzieć, kiedy ja to nagrywałem. Kwiecień 2024 i słuchajcie, ta piła kosztuje około 370 zł. Za zestaw pilarka z bezszczotkowym silnikiem, akumulator 4, ładowarka. Myślę, że bardzo, ale to bardzo fajna cena. A teraz już przejdźmy do wagi i do wymiarów. Na początek wrzucam samą piłę bez akumulatora. Hychika ma też dwójki, z tego co pamiętam, akumulatory, więc można pracować z lżejszym akumulatorem. Około 1,4 kg w zaokrągleniu i jak zapniemy sobie akumulator 4, no bo taki mamy w zestawie, no to pewnie będzie około 2,4 kg. No mniej, akumulator kilograma nie waży, 2,100 w zaokrągleniu. Szczerze, przez to, że pilarka jest tutaj długa, to akumulator nie przeważa, więc wyważenie jest bardzo fajne. Czekajcie, spróbuję to złapać na palcu. No, wyważenie jest fajnie. Przód, tył nie leci, przekręca się raczej w tą stronę, może przez to, że tutaj jest więcej tego plastikowej osłony. Natomiast jeśli chodzi o długość pilarki, cała pilarka, czyli powiedzmy od początku tutaj ostrza tnącego do końca akumulatora, to jest około 51 cm, tak od dołu pod kątem 52 cm. Natomiast sama, czekajcie, bo to jest miarka z magnesem, natomiast sama długość naszego ostrza tnącego to jest 19, no tak, 19 do samego końca zęba jest to 19 cm. Słuchajcie, bezszczotkowy silnik, automatyczne smarowanie łańcucha, w zestawie akumulator za 300, około 70 zł. Myślę, że mamy tutaj kandydata na bardzo fajną piłę, na bardzo fajny hit, jeśli chodzi o tego typu narzędzia. Tym bardziej, że pamiętajcie jednej rzeczy, MadCut, którego wcześniej testowałem, no jak na tą chwilę ma tylko pilarkę, tak? Czyli nie ma żadnego systemu. Hychika może nie ma jakiegoś super rozbudowanego systemu, ale ma. Ja już nawet testowałem jakieś sprzęty Hychiki na akumulator, szlifierkę kątową, wkrętarkę. Mają jakiś kompresor, mają klucz udarowy, mają piłę na dwa akumulatory, mają nożyce do żywopłotu. Także z tego już, słuchajcie, coś się tam do podstawowej pracy wokół domu czy na działce da poskładać. I to są tanie narzędzia i na moich testach powiem szczerze, że ta firma zawsze wypadała dobrze i zawsze tutaj podkreślałem, że jak na taki tani sprzęt, to jakość wykonania naprawdę była bardzo spoko. No dobra, dosyć gadania, wychodzimy na zewnątrz i zabieramy się za testy praktyczne. Zobaczymy, jak ta pilarka się spisuje. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do testów praktycznych i co ważne, to udało mi się mniej więcej ten sam materiał, który używałem na ostatnich testach poprzedniej pilarki MadCut. Tam też jeszcze wystąpiła Dedry i Parkside i było takie cięcie 3 naraz. Będzie można co sobie zawsze porównać. Tam z tego co pamiętam używałem tej belki, tutaj tego dębu. Szczerze mówiąc nie pamiętam, musiałbym sobie tam zerknąć, ale na pewno to są kawałki, fragmenty, które były przecinane. To jest też taki kawałek jesionu, który był przecinany wtedy też na tamtym teście, więc będzie jakieś odniesienie. Na ekranie będziecie widzieli średnicę, a ja już się zabieram za testy. Zaczniemy sobie tutaj od takiej malutkiej łaty, a potem przejdziemy do grubego kalibru. Przypominam, że tutaj to są ten kawałek, to jest dąb, także jest to już poważne wyzwanie. Dobra, słuchajcie, pogoda jest tak świetna, że zostaję tutaj, robimy na gorąco podsumowanie, że tak powiem. Puściłem wam wszystko, nie robiłem żadnych cięć, nie wycinałem żadnych nieudanych fragmentów, no bo wiadomo, że nie o to w testach chodzi. Zacząłem od łaty, od razu pierwsze cięcie i zatrzymanie. Słuchajcie, chyba wszedłem w to za agresywnie. Ostatnio pracowałem pilarką akumulatorową 36V, chyba z przyzwyczajenia za mocno docisnąłem i miałem od razu zatrzymanie. Jak miałem jakieś zatrzymania, robiłem ponowne próby, żeby zobaczyć, czy zmniejszenie delikatnie oporu pomagało i przeważnie za drugim podejściem już było super. No na tej łacie to definitywnie za mocno, tutaj się chciałem wgryźć w materiał, jednak tutaj już porządne kawałki były, fakt, gdzieś tam się mi 2 czy 3 razy zatrzymała, na tym chociażby dębie się zatrzymała, no ale ten dąb, słuchajcie, no nie dość, że to jest dąb, to on jeszcze zajmował praktycznie całą prowadnicę, a na zwykłych gałązkach już jak widzieliście, no to jest po prostu żaden problem dla takiej pilarki. No i ogólnie wiadomo, że to co ja tutaj tnę, no to jest przerost formy nad treścią dla takich małych pilareczek, jednak tak jak zawsze powtarzam na moich testach, ja staram się pokazać też jakieś maksymalne tutaj możliwości sprzętu, które testuję. Słuchajcie, wydaje mi się, że poprzednia pilarka MadCuta delikatnie była chyba mocniejsza jednak od tej tutaj, jednak na to wpływ może mieć zarówno mocniejszy silnik w tamtej pilarce, jak i może po prostu troszeczkę lepsze ogniwa w tamtym akumulatorze. Pamiętajcie, że tam akurat była 4 na 3 pakietach, w zasadzie 4,5 to powinno być, bo tam było 3 razy 1,5 amperogodziny, tutaj mamy standardową 4 na 2 pakietach, jednak przewagą tej pilarki jest oczywiście to, że mamy automatyczne smarowanie, ja troszeczkę zalałem za dużo pod korek, bardzo wąskie jest tutaj wejście na olej, także bez małego lejka się nie obędzie. Zobaczcie, tutaj mam full taki, że aż się mi ulewa z tego. Ja sprawdziłem sobie oczywiście na kartce papieru, smarowanie jak najbardziej działa. No i to jest, mówię, bardzo duża przewaga tej pilarki, że jednak mamy to smarowanie automatyczne. Przez to pilarka jest troszeczkę tutaj większa, ale ciągle jest fajna, kompaktowa, fajnie się tym pracuje. Silnik bezszczotkowy też robi robotę. Widzieliście, że po tych wszystkich cięciach zeszła jedna kreska, a teraz ona wróciła, no bo wiadomo, napięcie chwilowe spadło, więc już tam BMS wyświetlał 3 kreski, natomiast, znaczy BMS, wskaźnik wyświetlał 3 kreski, bo BMS odczytał niższe napięcie. Za chwilę po ostygnięciu troszeczkę to napięcie pewnie się zwiększyło i znowu wyświetlają 3 kreski. Także jak na takie cięcie widać, że jest energooszczędna. Myślę, że to będzie wszystko na ten film. Widzieliście mniej więcej jak pilarka działa w tej cenie. Rewelacja. Oczywiście decyzja jak zwykle należy do Was. Link do piły macie w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.